nadajemy z Gdyni. Jesteśmy po wygranym meczu z Wistalem Gdynia 28-19. Moim i waszym gościem jest wracająca świeżo po kontuzji Sylwia Matuszczyk. Sylwia, gratulacje, no chyba lepszego powrotu nie mogę wymarzyć. Tak, dokładnie lepszego powrotu nie mogę sobie wymarzyć. Cieszę się, że cienki fajny wynik. I cieszę się przede wszystkim, że dobrze zagrałyśmy, że zagrały wszystkie dziewczyny. Wróciło do się kilka bramek trafić. Jak to jest po tak długim rozbracie jednak z boiskiem wejść tutaj rzucać i grać? Myślę, że każdy sportowiec wie jak to jest. Jest to niesamowite uczucie, bardzo mi tego brakowało. Chyba najgorsze uczucie dla sportowca, kiedy siedzisz z boku i nie możesz trenować ze swoim zespołem, nie możesz robić praktycznie nic. Ale myślę, że to wzmocniło mnie psychicznie i że mocniejsza. Cieszę się, że wracam na play-offy, że wtedy, mam nadzieję, zbuduję formę i wtedy już naprawdę będzie power. Styczniowy maraton dobiega końca na 8 meczy, 6 zwycięstw. Szkoda tej porażki w Chorzowie. Przed nami teraz pojedynek w sobotę z Jelenią Górą. Jak nastawienie? Ja myślę, że po takim meczu nastawienie będzie dobre, ale wiadomo, jutro odcinamy już to, co było dzisiaj i przygotowujemy się na Jelenią Górę, która na pewno się nie położy na parkiecie, my będziemy musiały wyzwać to zwycięstwo. Także na pewno czeka nas ciężki pojedynek. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na CSB. Dopingujcie nas, bo bardzo was potrzebujemy. Gratulacje jeszcze raz i dzięki. Dziękuję serdecznie.